kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na vloga. Ja tak niewyjściowo wyglądam, ale 5 minut temu wstałam i wyszłam od razu z Lilą na spacer, więc idę się z nią przejść i do Was wracam. Już ubrana, teraz ja lecę się na szybki prysznic, lecę się troszeczkę pomalować, ubrać i gdzieś pewnie wyjdziemy na spacerek, bo zapowiada się naprawdę piękna pogoda. Okej, ja już się ubrałam, dzisiaj taka klasyka, białe rurki i taki golfik z handemu, krótszy troszeczkę. Włosy mam jeszcze mokre i muszę się pomalować. Więc jeśli to, jak już to zrobię, to idziemy na spacer. Delikatny make-up zrobiony, jak możecie zobaczyć. O, jaki włos. Teraz szybciutko karmię małą i wychodzimy na spacerek, tak jak Wam mówiłam. Może pójdziemy na jakieś lody. Zobaczymy. I zobaczcie, jakie mam piękne kwiatuszki w pokoju. A kto to idzie na spacer? Wikusia? Wiki! Jeszcze raz. With your loving soul and that beautiful face. Brawo! Dotarłyśmy do miasteczka i sobie siedzimy, czekamy na tatusia. Tak, Wikusia? Cieplusio jest? Ciepło, bardzo ciepło, tak? Jeszcze jest tak pusto, że po prostu praktycznie nikogo nie ma. Ale jest Wikusia, tak? Wikusia jest. Tak. A tak? Jest aparacik, a zrobisz papa. Zrobisz papa naszym ludziom. Tak? Zrób papa, papa. Nie, nie masz ochoty. Wróciliśmy do domu i byliśmy jeszcze na chwilę w Tesco. Kupiliśmy Niuni takie 3 bluzeczki za 34,99. Jedna jest taka, druga jest taka w takie kropeczki i takie ma rękawki właśnie z koronki jakby. A trzecia to jest takie coś, taka jaskrawa. Będą idealne na lato. Niedługo jedziemy na obiad do Daniela mamy, więc idę tylko wypiję herbatkę albo kawkę i będziemy się zbierać. Kto to się tak ładnie bawi? Księżniczka się tak ładnie bawi. Tak, tabletem swoim, tak. No. Zmierzyłyśmy tą bluzeczkę i jest idealna. I jak widzicie, Wiktoria wygląda super. Więc chyba już dzisiaj tak zostanie. Chcesz aparat, tak? Wiktoria, gdzie ty siedzisz? U kogo ty siedzisz? Co matka robi? No, u kogo siedzisz? No, u kogo? U swojej siostry. U swojej siostry. Now, now, now.
Ja wiem, ja Cię bardzo mało nagrywałam, takie przybitki Wam tylko ponagrywałam, ale jutro na pewno dokończę tego vloga. Powiem Wam, że tak fajnie spędziliśmy dzień, że nawet nie było kiedy wyciągać aparatu, więc widzimy się już jutro. Na razie! Dzień dobry, ja już od rana robię zdjęcie na Instagram. Chociaż jeszcze jestem niepomalowana, nieubrana, śniadania nie zjadłam, ale tak mnie wzięło coś na zdjęcia. Kusia, niedawno wstała, jak możecie zobaczyć po włosach. Aparat chcesz, tak? I teraz idziemy z Niunią zmienić pieluszkę chyba, prawda? Oj, pewnie jest już pełna. Także dzień dobry i życzę Wam miłego, pięknego, cudownego dnia. Wiecie co, muszę się ubrać. Jak zwykle mam problem, w co się ubrać. Czy Wy też tak macie? Naprawdę, to jest straszne. Codziennie to samo. Ale jest tak piękna, no może nie taka piękna pogoda, ale jest bardzo, bardzo ciepło. Już Wam pokazuję. Niby, widzicie, niby jakieś chmurki są, ale jak wyszłam na dwór, to jest po prostu tak cieplutko. Więc muszę się ubrać jakoś odpowiednio do pogody. Dzisiaj chyba mam dzień lenia, powiem Wam, że nie chcę mi się malować. Pomalowałam tylko troszeczkę dosłownie brwi i rzęsy. I na dzisiaj wystarczy. Wiecie co, dopiero wróciliśmy ze spaceru, jest godzina po 12. Ja się oczywiście przebrałam i zaraz znowu będę się przebierać, bo jest tak ciepło, że lecę zaraz pod prysznic i byliśmy w Pepco kupić strój kąpielowy dla Wiktorii, więc za chwilę Wam go pokażę, ale przez to, że było tak cieplutko, to musieliśmy jakąś bluzeczkę na krótkie rękawy kupić i od razu jej nałożyć, więc kupiliśmy za 10 zł z takimi spodenkami, więc naprawdę super. A jutro idziemy do aquaparku, więc Niunia musiała mieć jakiś strój kąpielowy, więc kupiliśmy coś takiego również za dyszkę w Pepco, więc cena naprawdę super. I on jest taki większy, ale z pampersem akurat będzie ok, bo to jest rozmiar 92, 98, 2-3 lata, ale wiecie co, mi się wydaje, że jak się właśnie nałoży pampersa, to akurat będzie idealny. Co o nim myślicie? Mi się bardzo podoba. Ubrałam Wiki w ten strój, żeby sprawdzić, czy będzie dobry. I jak widzicie, wygląda po prostu czadowo, tak? Ale masz fajny strój. Kto miał spać i nie śpi? Kto miał spać i nie śpi? Niunia? Ciekawi mnie, ile razy dziennie przebieracie swoje maluchy. Czy wasze bobasy też tak szybko się brudzą? Wiki, miałaś iść spać? Nie idziesz spać? Nie idziesz spać? Nie idziesz, ty jesteś łobuz malutki, tak? No. Tak. Nie idź z naszego spania. Idziemy na zakupy? Mamie włączył się shopping. Idziemy coś kupić, Niuni, jeszcze? Tak? Wiecie co? Na zakupy dla Niuni mogłabym chodzić codziennie i coś nowego kupować jej. Naprawdę, też tak macie? Myślę, że chyba każda mama tak ma. Muszka. Już nie należy do nas, tylko do tej małej iskierki naszej, bo przejęła ją. Tak ją lubi, zawsze sobie tutaj ogląda, dotyka ją. Musimy jechać do Chińczyka i kupić dwa balony, bo 2 maja są moje urodziny. I w tamtym roku dodawałam takie zdjęcie z takimi cyfrowymi balonikami i w tym roku również planuję dodać takie zdjęcie, więc czekam, aż przyjedzie Daniel i muszę go wyciągnąć na małe zakupy. A na moim Instagramie zrobiło się całkiem kolorowo. Jeszcze tutaj tak było różowo, a tutaj już kolorki weszły. Na dworze jest pięknie, więc lekka zmiana Instagrama. Dostałam właśnie telefon, że nasze obrączki już są do odebrania, więc za chwilę po nie pojadę, ale najpierw idę jeszcze raz pod prysznic i się przebiorę. Wróciliśmy, odebraliśmy obrączki, byliśmy na małych zakupach. My nie możemy wyjeżdżać do miasta. Ja kupuję ubranka, a Daniel jakieś zabawki dla Wiktorii. Kupił jej lalkę, ale najpierw obrączki pokażę Wam. Mam tutaj obrączki. Wyglądają. Mają takie 3 paseczki tutaj. No, powiem Wam szczerze, że wybierał je Daniel, ale mi się bardzo, bardzo podobają. Widzicie, ona jest taka delikatna, ja rozmiar swojego pierścionka zaręczynowego mam 6, a obrączki 7. Z ważniejszych rzeczy mamy.
powoli do przodu. Byliśmy jeszcze w Tesco, kupiłam takie buciki, ciapki niechotki Wiktorii za 30 zł. Kupiłam takie spodeneczki w paski. Tak sobie odkładam. Coś jeszcze chyba kupiliśmy. Ta lala. Coś takiego sobie wzięłam do picia. A! I wzięliśmy takie kostki lodu, wiecie? I to wszystko, więc powiem wam szczerze, że jeszcze mamy. Ja mam tyle rzeczy zrobić, że chyba się z wami żegnam. Widzimy się już niebawem. Pa, pa!